Przygotowując się do tej konferencji, zastanawiałam się, od którego elementu z tych trzech głównych elementów tej konferencji zacząć. Natomiast chyba wszyscy się zgodzimy, że to jest pewien system naczyń połączonych, nie da się ich od siebie oddzielić. Jako że o mediach była już mowa w znacznej części, chciałabym ten element zostawić na chwilę na boku. Oczywiście do tego wrócimy, natomiast w tym momencie chciałabym się skupić właśnie na tych dwóch pozostałych, czyli na populizmie i demokracji. Badacze twierdzą zgodnie, że populizm łączy się z demokracją przedstawicielską niejako naturalnie. Początkowo nie miał negatywnych konotacji, natomiast teraz jest to słowo w większości języków postrzegane pejoratywnie i w związku z tym chciałam zapytać Państwa właśnie o to, czy populizm jest zły. Jeśli naturalnie łączy się z demokracją, co zresztą w publikacji pod redakcją pani dr Pacześniak właśnie była o tym mowa, tam przeważa taka teza, że populizm jest zarówno przejawem, jak i defektem demokracji. Natomiast pan redaktor Marek Bejlin w jednym ze swoich artykułów w pierwszym zdaniu napisał, że ilu polityków, tylu populistów. W związku z tym ja mam takie pytanie, czy populizm jest zły? Jeśli naturalnie wiąże się z demokracją, to dlaczego postrzegamy populizm jako zjawisko negatywne? I jako pierwszą do odpowiedzi chciałabym poprosić właśnie obok poprosić panią dr Pacześniak. Dziękuję bardzo. Umawiałyśmy się, że tak nie będzie, że pani będzie wywoływała do odpowiedzi, ale jak widzę, to była taka zagrywka, żeby mnie odstresować. Ale dziękuję bardzo. Znaczy, ja powiem może tak, jeśli chodzi o ten tytuł publikacji, której byłam współredaktorką, czyli populizm, przejaw czy defekt demokracji. Na początku tutaj tym łącznikiem było czy i znak zapytania. Recenzentem tej publikacji był profesor Szacki i powiedział, że w ogóle to pytanie jest nie na miejscu i powiedział, że zasugerował nam po lekturze tekstu, że to czy trzeba zamienić na i myśmy się rzeczywiście z tym zgodzili, dlatego że tak jak pani powiedziała, populizm jest immanentnie, myślę, związany z demokracją, zwłaszcza z tą demokracją po 89 roku i nie mówię tutaj tylko o latach 80. w Europie Zachodniej również, w Europie Środkowo-Wschodniej po 89 roku, rozwojem mediów, o czym była mowa, czy tą ewolucją, która się dokonała. Natomiast ja myślę, że problemem jest to, bo pani mówi tutaj o tym, dlaczego słowo populizm jest kojarzone negatywnie. Wydaje mi się, że ono jest coraz mniej kojarzone negatywnie, bo teraz już wszystkich nazywamy populistami. I myśmy tutaj analizowali chociażby kampanię, jakąkolwiek kampanię się, zwłaszcza kampanie prezydenckie, kiedy się analizuje. A można powiedzieć, że każdy jest populistą, bo jeżeli uznamy, że populizm nie jest ideologią, tylko pewnym przekazem, taką retoryką, no to w tym momencie populistą jest i przedstawiciel Zielonych, i eurosceptyk, i euroentuzjasta, i tak dalej. W związku z tym, jeżeli wszyscy są populistami, no to znaczy, że trudno uznać, że jest to jakaś łatka negatywna. Tak jakby powiedzieć, zaczynam mieć wątpliwości, czy to nie zaczęło oznaczać populizm, nie oznacza też demokracji, tak? Czyli jeżeli wszystkich nazwiemy populistami, uznamy, że jest to przejaw demokracji, no to tak jakby wszystkich nazywać demokratami. Bardzo dziękuję. Czy profesor Andruszewski mógłby się ustosunkować? Ja również jako badacz systemów. No tak, właściwie oczywiście ja bym się zgodził z tym wszystkim, co koleżanka tutaj powiedziała, tylko może wypuklił jedną rzecz, mianowicie populizm jest w istocie rzeczy produktem demokracji. Jeżeli przez demokrację rozumiemy władzę ludu, a tak to etymologicznie wygląda, jeżeli praktycznie rzecz biorąc demokracja polega na zdobywaniu poparcia, walce o głosy, to rzeczywiście można nazwać wszystkich populistami, tych, którzy się o to starają, tylko wtedy powstaje sens, po co takie słowo w ogóle ma być, czy po co mamy to wprowadzać. Otóż jednak dzisiaj populizm jest, to określenie populizm jest zarezerwowane dla pewnego obszaru, czy rozumiemy pod tym pojęciem coś w rodzaju ideologii, czy tam substytutu ideologii, czy jakiś ruch, czy jakąś wreszcie strategię polityczną, to ona się jednak odróżnia od tego, co mieści się w tym głównym nurcie. Wprawdzie są tacy badacze, którzy pojawiają dzisiaj, właściwie populizm jest w tym głównym nurcie polityki. Partie populistyczne nie stanowią
obrzeża czy marginesu polityki. Ale jednak, jeśli mamy się tym słowem sensownie posługiwać, to czymś one się muszą odróżniać. Jednak ja bym się upierał przy tym, że możemy odróżnić zarówno lewicowe, jak i prawicowe partie populistyczne. Często zresztą dodaje się do tego określenia populistą radykalny, które odróżniają się od innych uczestników tej konfrontacji. A pytaniem zasadniczym jest to, że o ile populizm ma pewną historię swoją, to należałoby odróżnić rozważania o historii populizmu, warunkach, w jakich on się rodził, od sukcesów politycznych populizmu, które są kwestią ostatniego czasu i co się bardzo wyraźnie wiąże z rolą mediów. To w tym sensie to się właśnie tak zazębia, ta demokracja, populizm i media. W takim razie prosiłabym również redaktora Bejlina o ustosunkowanie się do tej tezy, czy rzeczywiście ilu polityków, tylu populistów? No niezupełnie, nie. Każdy polityk bywa populistą w pewnych swoich zachowaniach, ale to nie znaczy, że przedstawia całościową albo rozwiniętą postawę populistyczną w ogóle w polityce. Rzeczywiście populizm to jest kategoria niesłychanie pojemna. Tak jak zresztą antypopulizm, i obie te kategorie są niebezpieczne, bo antypopulizm bywa również niebezpieczny, ponieważ czasem obejmuje całkiem zasadne roszczenia różnych grup społecznych. Bardzo należy uważać z byciem antypopulistą. Co powiedziawszy, uważam, że populizm można by odrębnić jako podstawę bardzo szkodliwą w polityce demokratycznej, ale taką, która jest z demokracją nieodłącznie związana, to znaczy taką, która usiłuje zaradzić pewnemu defektowi demokracji, takiemu defektowi, który narasta w ostatnich kilku dekadach, a mianowicie kryzysowi reprezentacji i z tego postępującej nieprzejrzystości społeczeństwa dla samego społeczeństwa. Społeczeństwo się nie rozpoznaje, rozpoznaje się w swoich cząstkach. Nikt dzisiaj nie ma całościowego wyobrażenia społeczeństwa. Populizm usiłuje to całościowe wyobrażenie społeczeństwa stworzyć. I posługuje się takimi ideologicznymi instrumentami. Tak? To znaczy na przykład populizm uważa, że reprezentuje cały lud, tak? I ma taką koncepcję, ona jest bardzo wpisana w populizm europejski, populizm amerykański to jest jeszcze coś innego, koncepcję jednolitego ludu, tak? Przeciwstawionego złym, wrażym elitom. To w różnych mutacjach występuje w różnych krajach europejskich. Populizm uważa, że większość ma zawsze rację i że większość jest święta w przeciwieństwie do różnych mniejszości. Tak? Populizm w gruncie rzeczy uważa, że nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo. Jest tylko wódz, przywódca i masa. Pewnego rodzaju masa, która idzie za przywódcą. Populizm wcale nie stawia na aktywność społeczną, tylko stawia na aktywność swej własnej elity, ale woli biernych niż aktywnych. No i można by te cechy tak ciągnąć. Ale jeszcze jedna jest ważna, mianowicie populizm z natury rzeczy jest niesłychanie prowincjonalny. Nie ma czegoś takiego jak międzynarodówka populistyczna, która by się ze sobą mogła dogadać. To jest uświęcanie własnego grajdołu i w tym sensie populizm też tym sposobem komunikowania się z ludźmi łączy się z mediami, które też coraz bardziej stają się prowincjonalne i krajdołowate. To znaczy, że te dwa sposoby artykulacji my, nasza chata z kraja, my w naszym domku, patata, to się ze sobą łączy. I jeszcze łączy się z czymś innym. Charakterystyczne, że w tej kampanii parlamentarnej nagle pytanie, które stało się popularne, stało się pytanie, jak żyć. Pytanie, jak żyć, odwołuje się do jednostki, tak? Do takiej demokracji zindywidualizowanej, w której nie ma społeczeństwa, tylko każdy na własną rękę poszukuje sposobu życia. To jest bardzo medialne, bo to jest takie emocjonalne.
i to jest też bardzo populistyczne, ponieważ odwołuje się do takich jednostkowych sentymentów i resentymentów, a nie do pytania klasycznego w polityce, które zamarło, jak widać, co robić. Bardzo dziękuję. Myślę, że kwestia tego, że nie ma międzynarodówki populistycznej, wynika z tego, że populizm nie jest ideologią. Jest tak różnorodny, że trudno by było stworzyć płaszczyznę, jakąś wspólną płaszczyznę porozumienia między tymi ugrupowaniami, ruchami, partiami, ale to... Przepraszam, ale nie jestem pewien, ponieważ nacjonalizm bez wątpienia jest ideologią, a nigdy nie udało się stworzyć trwałej międzynarodówki nacjonalistycznej. Być może dlatego, że odwołuje się do narodowości konkretnej i byłoby to sprzeczne. Natomiast właśnie chciałabym włączyć pana redaktora Kurkiewicza tą odpowiedź na pytanie, czy populizm jest zły, czy może ten neopopulizm, o którym tutaj już była mowa w pierwszej części konferencji, czyli ten populizm mediów, dzisiejszych mediów, mediów masowych. No to ja skorzystam oczywiście z prawa felietonisty do tego, żeby, chociaż traktuję to dosyć poważnie, ale oczywiście powiem, że populizm postrzegam jako wartość. Szczególnie dlatego, że o tym, kto jest populistą, kto inny decyduje. I to jakby wyznacza i stygmatyzuje grupy ludzi, ich żądania i roszczenia. Tu się częściowo z Markiem Bejlinem ku mojej radości zgodzę. Natomiast jak gdyby jest grupa, rzeczywiście nazwijmy ją taką czy inną elitą, która mówi, tamci są populistami, i jest pytanie, kto nie jest populistą, tak? I okazuje się, że populistą nie jest partia tak zwana na przykład odpowiedzialna, partia racjonalna, partia uwzględniająca bardzo wiele czynników, a nie te kolejne konkretne bardzo żądania jakiejś mniejszej, bardziej wykluczonej grupy ludzi. I oczywiście ta stygmatyzacja odbywa się przy pomocy współdziałaniu mediów, bo media, które generalnie moim zdaniem właściwie już przestały istnieć, w tej roli, którą sobie jeszcze zostawiły, są elementem aparatu władzy. Nie kontestują go, a ci, którzy kontestują w taki czy w inny sposób istniejący stan rzeczy, funkcjonujący tak czy inaczej system, układ władzy, po prostu zostają określeni jako osoby, właśnie jak to i tutaj się głęboko nie zgodzę z tonem, w którym Marek Bejlin to powiedział, więc oni są prowincjonalni, oni są głupi, oni są masą, oni sami nie myślą, oni potrzebują wodza. Więc wydaje mi się, że ten wyższościowy ton charakteryzuje taką politykę uprawianą właśnie też często przez media, stygmatyzacji i pokazania, że roszczenia mniejszych, większych grup ludzi są nieistotne, bo istnieje jakiś inny horyzont. Jest pytanie, jaki to jest horyzont, i tutaj wtedy pytamy o interesy władzy, tak? O utrzymanie władzy, o podziały klasowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym sensie ja bym postrzegał populizm jako pewien rodzaj tęsknoty i wołania o uzdrowienie demokracji w swoim rdzeniu. I w tym sensie tęsknotą i powiem tak, jak gdyby populizm się pojawia wtedy, kiedy demokracja nie wystarcza, a obserwując chociażby frekwencje, jeśli traktować to za jakiś czynnik, który można demokrację oceniać i widząc, że ponad połowa społeczeństwa, które mogłoby brać udział w wyborach, z tym kompletnie mówimy o Polsce, bo nie chcę wchodzić tutaj w problemy na przykład rewolty arabskiej czy paru innych ruchów, które się zaczynają dziać, które są oczywiście w opinii rządzących znowu populizmem, bo okupujący Wall Street to są populiści, a okupujący Oakland to są populiści, gówniarze, bo to jest oprócz tego, że ktoś jest prowincjonalny, jak nie jest prowincjonalny, to jest gówniarzem, czyli się gówniarze się oburzają i w prowincjonalny sposób żądają czegoś, co jest kompletnie nieracjonalne, tak? Więc jak gdyby jest tak, że elita polityczna wyznacza, kto jest populistą, czyli jest zły, to jest populistą, więc nie należy go słuchać, to jest populistą, więc nie wolno go traktować poważnie. Oczywiście, że tak. Właśnie chciałam powiedzieć, że absolutnie ożywiona dyskusja. Zamiast tak ogólnie mówić o stygmatyzacji, to wolę tak po konkretnym. Tak? Znaczy, w Polsce PiS populistyczny, raczej prowincjonalny. Na Słowacji Fico, no raczej prowincjonalny.
Austrii-Heiderowcy, no raczej prowincjonalni, to znaczy uważający, że Unia nie ma sensu, wspólna Europa, w krajach skandynawskich, Holandii i Danii podobnie. Ruchy populistyczne w Europie chcą jakoś naprawiać demokrację, ale przez wysiedlenie imigrantów. Nie wiem, czy to jest najlepszy sposób naprawy demokracji. To głowy by mi nie przyszło nazwać ruchy oburzonych populistycznymi. Nie, to jest zupełnie inny rodzaj, to jest zupełnie inny rodzaj grup. Nie, ale ktoś z twojego świata, tak, Tomasz Wróblewski w dzisiejszym tekście to robi. Tak? No więc co, wy jesteście z tej samej klasy. Nie wiem skąd z tej samej klasy, nie sądzę. Wiekowo, że wy jesteście z tej samej klasy, a poza tym nie wiem skąd znasz tak dobrze mój świat, żeby wiedzieć, kto w nim się obraca. Może przejdziemy od inwektyw do kolejnego pytania. Więc tak, podtrzymuję tezę, że populizm jako rodzaj podstawy czy ideologii, ja jednak bronię tego słowa ideologia, chce zamknąć społeczeństwo w swoim własnym grajdole. Znaczy jest niechętny wobec wszystkich innych i obcych, tak? Ja bym chciała do tej dyskusji właśnie włączyć ten pierwszy element, czyli media, bo tutaj z tej dyskusji wynikło wprost, że nie da się tego zupełnie zostawić na boku. I chciałabym teraz zapytać o to, czy mamy do czynienia bardziej z mediatyzacją polityki, czy z polityzacją mediów i które z tych zjawisk byłoby groźniejsze według Państwa oraz o kierunek tego procesu, ponieważ tutaj w tezie konferencji Ośrodek Myśli Społecznej imienia Ferdynanda Lassalle skonstruował właśnie taką tezę, właściwie zadał pytanie, jak transformacja mediów wpływa na kształt demokracji, treść debaty publicznej i strategię partii politycznych. I chciałabym zapytać, czy aby na pewno to jest ten kierunek procesu, czy może nie jest tak, że partiom politycznym jest na rękę właśnie takie, jest na rękę właśnie taki kształt debaty publicznej, tak spłucony, tak zupełnie wyjałowiony z treści, ponieważ politycy nie muszą się zastanawiać, co mówić. Muszą się jedynie zastanawiać nad tym, jak to powiedzieć. Czyli pytanie brzmi tak, czy rzeczywiście to media kreują obecnie kształt debaty publicznej, czy to jednak politykom jest bardziej na rękę, żeby tak to wyglądało właśnie. I chciałbym poprosić profesora Mężewskiego. Akurat nie od medioznawcy. Ja myślę, że to się jednak wiąże w jakimś sensie z tym poprzednim wątkiem, że jest dobry czy zły. Otóż on jest oczywiście dobry w tym sensie, kiedy dostrzega ewidentne defekty demokracji, jakim jest na przykład odrywanie się elitą od społeczeństwa. W tym sensie to jest pozytywny wkład populizmu. Natomiast jest zły w tym sensie, że na przykład właśnie nie dostrzega różnorodności. To, o czym była mowa. Jest przywódca i jest społeczeństwo, i nawet nie większość. Jest społeczeństwo jednorodne. Otóż my możemy o społeczeństwie mówić sensownie wtedy, kiedy uda nam się dostrzec, zbadać, pokazać jego różnorodność, która jest obiektywna, niezależna od naszej woli, i zastanowić się racjonalnie nad tym, co z tego wynika. W tym oczywiście ogromną rolę mogą odegrać media, ale zarówno politykom, jak i dzisiaj mediom, o czym była mowa dość wyczerpująco w pierwszej części, ten prosty przekaz informacji o świecie jest na rękę, oczywiście. Dlaczego politycy populistyczni cieszą się ogromną popularnością mediów? Dlatego, że po pierwsze dobrze jest pokazywać barwy liderów, a po drugie dobrze jest przekazywać proste przesłanie, gdzie czarne jest czarne, a białe jest białe, choć jak wiemy w Polsce nie do końca to wszystkim, dla wszystkich jest jasne. Politycy też są zainteresowani przekazywaniem prostego komunikatu i w tym momencie te interesy się zbiegają. Więc ja bym nie powiedział, że coś tu jest pierwotne. Otóż jest możliwość połączenia interesów tych dwóch podmiotów społecznych, jakimi są media i politycy, i to się w pewnych momentach zbiega. Politycy populistyczni potrzebują mediów jak ryba wody, ale media też potrzebują takich polityków, bo dzięki nim mogą bardzo dobrze przebijać się do odbiorców. Redaktor Kukiewicz, jeśli mogę. Czy politykom jest to na rękę, czy mediom jest to bardziej na rękę?
Czy znaczy, ja mam takie poczucie, że jest banałem powiedzenie, że żyjemy w erze postpolitycznej, czyli takiej, w której wydaje się, że nie wydaje się absurdem nagle, kiedy rządząca największa partia w Polsce jako hasło kampanii politycznej mówi, bądźmy z dala od polityki. Dość polityki, budujmy autostrady, stadiony i przedszkola. I oczywiście z tej budowy zostają stadiony, tak? I teraz jest pytanie, czy jeśli zostają stadiony, to to nie jest polityka. Więc mi się wydaje, że to jest polityka. Zresztą paradoksalnie tej partii, która nie jest prowincjonalna, ona zaspokaja bardzo populistyczne żądania wąskiej grupy tak naprawdę konsumentów. To, co ja powiedziałem o tym, że w moim przekonaniu w jakimś sensie słowo kryzys nie oddaje stanu zapaści, w jakim są media w ogóle. To jest trochę taka opowieść z książki, którą też Marek Bejlin czytał, Pierre Bourdieu o telewizji, o panowaniu dziennikarstwa. Oczywiście Marek Bejlin uważa, że to jest książka i opisane tam kwestie, które nas nie dotyczą, bo u nas jest problem zawłaszczenia mediów publicznych przez PiS. Pojęcie, przeczytać ci? To było tak, czasie. Okej, okay, sorry. Rok temu Marek Bejlin tak czytał Bourdieu, dzisiaj go na szczęście czyta inaczej. Bardzo się cieszę, bo to jest książka, która zasługuje na fundamentalne podejście. I ona mówi, właściwie zwraca się Bourdieu, socjolog francuski, twórca wielu znaczących terminów socjologicznych, opisujących świat. Mówi coś takiego. Wiesz, ja nawet dziennikarze nie mam do was pretensji, do was osobiście, bo jakby jesteście uczestnikami czegoś większego. Właściwie ten problem, który z wami mam, to jest taki, że wy nie jesteście w stanie się zastanowić nad miejscem, które zajmujecie, nad głosem, który mówicie, nad tym, czego nie widzicie, bo jesteście kim jesteście, tak? Bo jesteście na przykład nieprowincjonalni, tak? A rzeczy prowincjonalne się nie mieszczą w przekazie medialnym. Rzeczy prowincjonalne i populistyczne właściwie są godne wyśmiania i szyderstwa. I w tym sensie oczywiście te dwa światy są, tworzą wspólny świat. One są w takim klinczu, w objęciu, one po prostu trzymając się za rączkę, czyli świat polityki i mediów, wędrują sobie radośnie, nieźle zarabiając, nie odrywając się i nie wybierając się na wieś. Na przykład, ja pamiętam, jeszcze pracowałem na początku lat, na przełomie lat 80. i 90. z takim dziennikarzem, który się nazywał Józef Kuśmierek i to był jedyny dziennikarz, którego ja pamiętam, który jeździł na takie zatupia, żeby napisać prosty tekst, że wracał w gumiakach, zresztą dlatego, że miał sam gospodarstwo rolne, ale które były umazane w gównie. Ja już takich dziennikarzy po prostu oczywiście już ich nie ma. Nie ma takiej potrzeby, żeby gdzieś jechać. I znowu jaką odpowiedź słyszę, bo nie ma korespondentów w Afryce, w Azji, nie ma w Europie Środkowej, Zachodniej na przykład, duże dzienniki nie mają. I teraz rozmawiałem jakiś czas temu z Wojciechem Jagielskim, wybitnym, jednym z najlepszych polskich reporterów. I mówię, Wojtek, no sytuacja się zmieniła, tak nie ma tych ludzi, którzy znają się na tych fragmentach, gdyby gazety obcinają, nie tylko zresztą Gazeta Wyborcza, to nie jest wobec Gazety Wyborczej oczywiście. A on mówi, to, ale wiesz, to nie jest polityka, to jest ekonomia. Nagle te dwa światy, które de facto są nierozerwalne znowu, tak? Udają, że tego nie widzą, bo nie są w stanie tego zobaczyć. Czy główny zarzut do mediów jest taki, że nie są w stanie zobaczyć same siebie w krytycznej, w takim krytycznym oglądzie, nie potrafią tego zrobić. I z takiej bezradności i lęku reprodukują oczywiście durne pytania, durnych polityków. Najłatwiej jest zresztą reprodukować te rzeczy, jak się im pokaże przedmiot, prawda? Znaczy nic nie wywołuje takiej debaty, jak w telewizji pokaże się przedmiot. Natomiast na przykład rewolwer, albo czy pistolet, albo sztucznego penisa i po prostu 3 lata mamy dyskusję. Najważniejszy problem polskiej polityki to, że kolejny populista, oczywiście, który co prawda wywodzi się z partii establishmentowej i z establishmentu biznesowego, prawda, pokazuje nam tutaj sztucznego penisa. No i to jest taka zabawa w kotkę i myszkę. Ja myślę, że dlatego tu mamy pewien koniec tej formuły, bo ona jest wykańczająca, wycieńczająca, ona niczego nie opowiada. Jest pytanie, czy jest szansa, że inny rodzaj narracji, która będzie zbliżona do dawnej narracji medialnej,
a będzie korzystała z rewolucji, którą przyniósł internet i który zmienia w sposób niewiarygodny komunikacyjnie całą naszą rzeczywistość, dużo bardziej niż rewolucja gutenbergowska, oczywiście poprzez swoją dostępność, powszechność, formułę kontaktu i właściwie trudność w postawieniu granic, czy to się nie uda, tak? Znaczy ten stary świat, tak powiedzmy, czyli mediów tradycyjnych, władzy tradycyjnej, oczywiście stawia fundamentalny, radykalny opór i jeszcze będzie stawiał. Do internetu jeszcze oczywiście wróciłam, bo to bardzo ważny wątek, natomiast jeszcze chciałam pana redaktora Bejlina prosić, może nie o to, żeby odpowiedział nam na pytanie, jak czyta teraz Bourdieu, natomiast chciałam jednak zapytać o to, czy jest... Co, jak czytam? No dobra. Piszesz o tym w gazecie, bo czy nie jest prywatna sprawa? 2 lata temu napisałem. No, właśnie, a propos pracy właśnie zawodowej pana redaktora, chciałam właśnie zapytać również o to, czy w tym momencie, gdybyśmy zmienili ten język debaty publicznej i zaczęli z politykami rozmawiać na tematy merytoryczne, czy oni by się nie czuli zagubieni? Zagubieni to eufemizm. Oni by ze strachu pouciekali. Ale ja się zgadzam z Rokiem Kurkiewiczem, że to bałwaństwo dobiega końca. To znaczy dobiega końca i taki model polityka medialnego, i taki model dziennikarza, który się wciela w rolę idioty, uważając, że reprezentuje społeczeństwo jako idiota, ponieważ w tym tabloidalnym dziennikarstwie, głównie telewizyjnym, najciekawszy jest wizerunek społeczeństwa, jaki się przedstawia. To jest społeczeństwo kretynów, nierozumnej masy. Ale ten wizerunek społeczeństwa dobiega końca. Za sprawą internetu jako narzędzia, tak, ale głównie za sprawą tego, że społeczeństwo coraz częściej zabiera głos, tak? Staje się społeczeństwem obywatelskim, łączy się w różnych sprawach, występuje aktywnie, jednym słowem staje się społeczeństwem różnych głosów, więc nie można udawać, że go nie ma. I rzeczywiście to powoli następuje odpływ widzów tego typu telewizji na rzecz kanałów bardziej wyspecjalizowanych, czyli bardziej elitarnych. To samo zresztą będzie się działo z pracą. Bez wątpienia zostaną tabloidy, bo stawka na flaki, emocje, krew zawsze przynosi korzyści. Ale nie będzie takiego dziennikarstwa czysto informacyjnego, podającego proste wiadomości, bo to wszystko jest. Będzie dziennikarstwo bardziej elitarne, analityczne, takie, które raczej newsy komentuje, niż je tylko podaje. I takie elitarne media będą się kształtować także w Polsce, zanim upadną. Więc o przyszłość gazet papierowych ja się nie boję. One będą mniejsze, no nie od nich czytelników, ale będą. Natomiast politycy, no tak, oni się będą musieli przystosować, to znaczy oni już się przystosowują, to znaczy już starają się podłączyć do różnych inicjatyw obywatelskich, tak? albo je uznać, albo z nich skorzystać, na przykład z Paktu dla Kultury. Ja nie uważam, że Platforma nie jest prowincjonalna, jest bardzo prowincjonalną partią. Ale zwłaszcza że wszystkie partie są prowincjonalne, w Polsce używać tego terminu. Dlatego, że istnieje pewien horyzont wartości nieprowincjonalnych. Warto. A jaki to horyzont? Unia 12. Była, ale nie ma. No więc jak nie ma, to nie ma. To jest bardzo prosty horyzont. To jest horyzont, który, do którego my musimy podążać, jeśli chcemy przetrwać. Jako Europa, to znaczy jako część Europy. To jest sformułowanie nie interesów Polski w Europie, ale wspólnych interesów europejskich. Na to żadna w Polsce partia nie jest dzisiaj gotowa. Takiej debaty w Polsce nie ma. Wszyscy mówią, co Polska ma robić w Europie, ale co ma robić Europa wraz z Polską, żadna partia polityczna o tym nie mówi. No dobrze, mniejsza z tym. Tak, ale więc tak, ja wierzę w odrodzenie debaty, ale tak od kuchni, bocznym wejściem. Przez internet i przez ruchy obywatelskie.
Więc ja właśnie a propos tego społeczeństwa obywatelskiego byłbym tutaj troszkę ostrożniejszy w ocenie, dlatego że prawie dostrzegę pewne objawy kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego, ale mówiliście tutaj panowie na przykład o frekwencji, która jest wyrazem no, pewnej tak pasywności. I teraz ja przyznam szczerze, ja nie mam odpowiedzi na pytanie, poniżej którego pułapu frekwencji należy ubolewać, że to jest szkodliwe, grozi czemuś i tak dalej. Natomiast wiem jedno, że niska frekwencja wyborcza ośmiela polityków, którzy zdają sobie sprawę z tego, że ponad połowa ludzi się w ogóle tym wszystkim nie interesuje, przestają też się martwić trochę o swój odbiór. Dlatego też rozmowa o sprawach merytorycznych z politykami, no jestem tutaj pesymistą. Pamiętam jestem pesymistą co do przyszłości, a jeśli chodzi o przeszłość, to nie pamiętam. Może bywał. Nie wiem, czy doktor Paczesnik chciałaby się do tego odnieść, tak? Znaczy nie wiem, czy do tego, może do tego pytania, które było na początku postawione. To znaczy, ja też słuchając dwóch wykładów wprowadzających, cały czas zadawałam sobie pytanie, to jest moje pytanie do siebie i próbowałam znaleźć odpowiedź w tych wykładach też, kto kogo używa, tak? Czy politycy używają mediów, czy media, czy dziennikarze, bo oczywiście dziennikarze to nie jest same media, używają polityków i ta odpowiedź tak co 5 minut mi się zmieniała, tak? To znaczy ta odpowiedź nie padła wprost, natomiast myślę, że właśnie oba te wykłady pokazywały, że jedni używają drugich i vice versa. I tak sobie myślę, właśnie bym pani pytała, czy politycy też czerpią z tego korzyści. No jeżeli popatrzymy na fenomen, który się zrodził tak, w ostatnich wyborach, czyli pana Palikota, to można powiedzieć, że doskonale sobie radzą z takimi mediami, które oczekują od polskich polityków właśnie tego, czego oczekują, tak? Czyli właśnie obrazkowości, krótkiego przekazu, szybkich recept. Ale z drugiej strony, jak patrzę chociażby na to, co wydarzyło się wiosną z kandydatem na kandydata w wyborach prezydenckich we Francji, panem Strauss-Kahnem, to myślę sobie, że jednak politycy nie są w stanie w pełni zapanować nad mediami, zwłaszcza jeżeli te tabloidyzowane media atakują z zewnątrz, tak? Czyli to były media amerykańskie. I myślę, że tutaj zwłaszcza polityk francuski kompletnie nie był przygotowany na taki atak, mimo że odbiór w samej Francji, czy szerzej troszeczkę w krajach francuskojęzycznych, był taki troszkę prześmiewczy. Tutaj też znalazłam odpowiedź pani doktor w referacie, mówiące o tym, że to właśnie media francuskie krytykowały media amerykańskie, odkrywając pewne kolejne kroki, które media podejmą przeciwko Strauss-Kahnowi, tak? Natomiast jeszcze wracając do tego, jak to wpływa na debatę publiczną, ja jestem pracownikiem Zakładu Europeistyki, nie mówię, że wiem więcej, tak? Tylko że często patrzymy też przez pryzmat Europy i tego szerszego horyzontu, o którym pan powiedział. Ja tak czasami się przysłuchuję debatom programowym europejskich partii politycznych, tak? Transnarodowych federacji politycznych i przyglądam się akurat teraz głównie liberałom i partii socjalistycznej, Europejskiej Partii Socjalistycznej. I widać jak być może media to sprawiły, być może oczekiwania społeczne i sytuacja, w jakiej się znajdujemy obecnie, kryzysowa, sprawiają, że te partie, europartie poszukują odpowiedzi, ale od razu zastanawiają się, dobrze, ale jak to sprzedać, tak? Czyli po pierwsze ta debata wydaje mi się mniej głęboka niż kiedyś, a z drugiej strony od razu się właśnie pojawia to pytanie, jak na przykład ten przekaz chociażby partii socjalistycznej sprzedać we Włoszech, gdzie wydaje się, że obywatele przygotowani przez koncern Berlusconiego są zupełnie nieprzygotowani na głęboką debatę publiczną. I myślę, że właśnie to jest też konsekwencją tutaj negatywnego populizmu, że populizm tylko udaje, że wsłuchuje się w to, co ludzie mają do powiedzenia, ci, którzy dotąd byli wykluczeni z debaty publicznej, a tak naprawdę chodzi o odejście od debaty, odejście od konsensusu, który powiedzmy, znaczy jest przedstawiany ten konsensus, poszukiwanie konsensusu jako wymysł elit. No ale populizm nie proponuje zbyt nic innego, tak? Odpowiedzi. Ja bym
zgodnie z tezą, którą przedstawiłem, że media z polityką idą razem i zgodnie z pochwałą populizmu chciałbym teraz się zachować jako populista i zaproponować bardzo proste rozwiązanie w imieniu sporej grupy zresztą, jak to mówi redaktor Pelin, obywateli. To znaczy, myślę, że ze Strauss-Kahnem jest tak, że to, co go zdumiało i to, co mu sprawiło trudność w przyjęciu tej reakcji mediów na jego formę funkcjonowania w społeczeństwie, to jest przede wszystkim to, że on jest mężczyzną. Jakby mężczyzna jest nieprzygotowany do przyjęcia takiej krytyki. Jako mężczyzna jest przygotowany do tego, że mu wszystko wolno i że wszystko wie lepiej. Jako mężczyzna jest nietykalny. Jako mężczyzna ma władzę, której sobie nie uświadamia i do głowy mu nie przychodzi, że powinien ją oddać, albo że z tego powodu, że tej władzy nadużywa, może być krytykowany. I w tym sensie oczywiście ja powiem tak, że takim moim populistycznym hasłem jest to, że po prostu należy oddać władzę kobietom. Tak? I dlaczego tak uważam? No, na przykład w Polsce dlatego, że jest ich więcej. Tak? Jeśli jesteśmy w demokracji, to właściwie w naturalny sposób, gdyby nie to, że w Polsce oczywiście kobiety też są bardziej konserwatywne niż mężczyźni. Wpływ Kościoła jest taki, że ten model tradycyjny społeczeństwa jest zakonserwowany, ale to jest znacząca zmiana. Tak? To byłaby znacząca zmiana. Ja powiem, podzielę się, to przepraszam, tak jak tutaj była mowa o tym, że dziennikarze zawsze muszą o sobie. Ja oczywiście chętnie też o sobie opowiem, znaczy o moim takim doświadczeniu, jednym z najciekawszych doświadczeń zachodowych. To było doświadczenie, kiedy przez 8 miesięcy prowadziłem w pewnym radiu komercyjnym program, do którego publicystyczny program, do którego zapraszałem wyłącznie kobiety. Wyłącznie. I okazało się, że w każdym temacie, który jak gdyby był na tak zwanej, tak, w tym momencie był dyskutowany, znajdowałem z trudem, co prawda, powiem zaraz o tym trudzie, ale znajdowałem rozmówczynię i to był bardzo ciekawy program, był kompletnie inny głos. Problem polegał na tym, że żeby zaprosić kobietę do programu, należało wcześniej odbyć z nią minimum 20-minutową rozmowę, ponieważ każda z nich pytała, a dlaczego ja, a o czym będziemy rozmawiać, a czy moje kompetencje są wystarczające, a czy ja sobie poradzę, bo tu prezes może by powiedział, bo on jakby zawsze wychodzi do telewizji. Ale pani mówi, z tego napisała doktorat. No tak, ale właściwie, bo ten zakres, nie wiem, czy to jest do końca to. Natomiast mężczyźni zapraszani do radia, do innych programów, które prowadziłem, zadają jedno pytanie. To pytanie brzmi, o której mam przyjść, kochany? O której mam przyjść? I to jest też odpowiedź trochę na pytanie o to, dlaczego taką mamy debatę. Dlaczego kobiet nie ma w debacie publicznej, które w Polsce, przypominam, są lepiej wykształcone, jest ich więcej, żeby nie wchodzić w mniej policzalne, różne inne zalety przydatne w życiu, których ideałem nie musi być wyłącznie społeczeństwo obywatelskie, bo ja uważam, że w społeczeństwie wartością są też jednostki, które kontestują system, nie popierają obywatelskości jako pewnego ideału i tak dalej, i tak dalej. Jak gdyby tu się otwierają nowe przestrzenie, więc moim zdaniem takim rozsadnikiem tego stanu, który jest dzisiaj i tego klinczu, w którym są polityka z mediami, to są kobiety i internet. Ten dom. Teza mi się niezwykle podoba. Rozumiem, że im więcej kobiet w polityce, tym mniej populizmu, tak? Tego nie wiem, ale to będzie to inteligentniejszy, lepiej merytorycznie przygotowany populizm, nie wątpliwie. W telewizji występują kobiety tak łatwiej, Pan jest też bardzo jest łatwy. Czas na to, żeby zadawać pytania z sali. Natomiast ja jeszcze mam takie pytanie do Państwa, wydaje mi się zasadnicze, ponieważ zgodzimy się co do tego, że media już nie są tylko czwartą władzą, stają się nadwładzą, kreują rzeczywistość w pewien sposób i ja spotkałam się z taką tezą, że tutaj musimy wyróżnić dwa wymiary związków między mediami a władzą, czyli władzy nad mediami i władzy mediów.
Ja chciałabym Państwa zapytać w związku z tymi, z tą tezą, czym dzisiaj są wolne media? Wolne, czyli niezależne od kogo, czego, co w dzisiejszych czasach możemy określić mianem wolnych mediów? I tutaj może Pan redaktor Kurkiewicz zdominował przez chwilę debatę, może jako przedstawiciel mediów redaktor Bejmów. Nie muszę. Nie ma wolnych mediów. No właśnie, to jest ten problem. Z wolnymi mediami jest jak z suwerennymi państwami, tak? Państwa są suwerenne, ale zawsze w ograniczony sposób. Naturalną koleją rzeczy wolność medium każdego hamuje to, że musi się sprzedać. To znaczy, że musi znaleźć czytelników i znaleźć znaleźć reklamodawców. Medium, czy widzą? Ale mamy już inne media. Ale czy mówimy równolegle, czy po kolei? Równolegle. Może po kolei. No. Więc tak, oczywiście i konflikt, i zawsze istnieje ten wewnętrzny konflikt w wielu redakcjach między tym, co by się chciało, a tym, co można. No na przykład. A to jest też taki konflikt, który wyraża się w języku. W redakcji mojej gazety o reklamach, które zapełniają strony, na ogół na dole, mówi się podwały. Ale w dziale reklamowym o tekstach redakcyjnych mówi się nadwały. I to tak, no więc to jest spór między nadwałem i podwałem. Nieustający. Tak? Jak to wyrównać. Ale oczywiście w tym sensie istnieje wolna prasa, że nie władza ekonomiczna ani władza polityczna dają bezpośrednie dyspozycje, co ma być pisane w gazecie, nie wyznaczają linii komentarzy redakcyjnych, nie wyznaczają linii publicystycznej. W tym sensie Gazeta Wyborcza, ale też Rzeczpospolita, uważam, że nasz dziennik są prasą wolną. Nie są wolne od własnych przekonań, ale są wolne od innych presji, które by można zastosować. W tym sensie prasa centralna jest bogatsza, jest dużo wolniejsza niż prasa lokalna, która bardzo często nie może przeżyć wtedy, kiedy nie wejdzie w deal z władzami lokalnymi. A więc jest po to, żeby istnieć, musi się skorumpować. Tak? To jest wielki problem władzy lokalnej. I wielki problem jest też, a to jest władza lokalna obejmująca nie tylko gazety autonomiczne, pojedyncze, ale też te gazety skupione w sieciach, gdzie bardzo często przekazaniem centrali jest to, żeby żyć dobrze z lokalną władzą. No i jest oczywiście, ale też dobiegający końca, pewien szczególny alians między władzą a tabloidem. Każdym tabloidem, co najwyraźniej widać w tabloidach brytyjskich i w tabloidzie niemieckim. Znaczy moc kreowania siły politycznej. Tabloidy brytyjskie miały taką moc sterowania opinią publiczną, że partie polityczne i politycy bali się cokolwiek zrobić przeciw tym tabloidom. Żaden polityk niemiecki nie wystąpi przeciw Bildowi. Tak, to jest wielka władza. Mi się wydaje, że to też powoli się zmienia, nie tylko wskutek skandalu z mediami Murdocha, ale też właśnie wskutek zmiany społecznej. Jeśli tylko jeszcze mogę słówko do Pani. Ja się zgadzam, że populiści nie wkluczają tych, do których się odwołują i których chcą gdzieś prowadzić, ale się całkowicie nie zgadzam z tym, że jakieś społeczeństwo włoskie, polskie czy bułgarskie może być odzwyczajone od debaty. Ja myślę, że jak się pojawiają po poważne problemy i gdzieś poważne artykulacje tych problemów, to debata poważna się zaczyna. To tak, jak jest dzisiaj z ruchami oburzonych, które wprowadzają do sfery publicznej najpoważniejsze tematy, tak? Czyli związek między społeczeństwem, rynkiem, a równością i państwem opiekuńczym. To jest dzisiaj temat kluczowy i każde społeczeństwo, a za chwilę politycy ten temat będą podejmować.
Jako, że tutaj redaktor Kurkiewicz łapał się za głowę, widziałam, jak słyszał tezy na temat wolności mediów w Polsce, chciałabym poprosić o głowę. Znaczy oczywiście ja się nie zgadzam z tym poglądem w takim sensie, że pytanie jest nie takie, że są media wolne, na przykład centralne media, co jest kolejnym protekcjonalistycznym sformułowaniem, ale po prostu jest ten dogmat, który wyraziłeś, Marku, że media muszą się sprzedawać. No otóż chodzi o to, że nie muszą, mało tego, że już są media, które się nie sprzedają. Tak? Ja tu lubię dawać taki przykład też tego, że najlepszym programem motoryzacyjnym jest brytyjski program Top Gear i nie dlatego, że on jest w jakiejkolwiek formie obiektywny, bo nie jest, bo jest właściwie szowinistycznym programem, skrajnie subiektywnym, radykalnie prześmiesznym. Natomiast dlaczego jest najlepszym programem? No dlatego, że kanał telewizyjny, który go emituje, nie zależy w ogóle od reklam. Ponieważ jeszcze się w tej Wielkiej Brytanii w jakimś sensie ostała instytucja mediów publicznych, której my właściwie nie znamy, nie znamy po prostu, tak bym powiedział, nie znamy i nie zanosi się, żebyśmy znali, wszystkim to jest na rękę. Więc po pierwsze media się nie muszą sprzedawać i nie mówię o takich dużych mediach, no niestety to jest tak, że dzisiaj utożsamiamy media z tak zwanymi gazetami centralnymi, które są czytane przez garstkę ludzi tak naprawdę w skali społeczeństwa. De facto oczywiście rządzi telewizja, a wszystkie telewizje i przekaz telewizyjny, wszystkie telewizje są w Polsce przynajmniej telewizjami komercyjnymi, wszystkie, tak, bo żyją z reklam, walczą o reklamy. Ja też powiem tak, ty powiedziałeś tutaj tradycyjne dziennikarstwo informacyjne, znaczy po prostu coś takiego nie istnieje, znaczy każda informacja jest wyborem. Fakty nie istnieją. Fakty konstruujemy, opisujemy. Zawsze. No to nie mówmy o tym, że mamy. To nie mówmy, że mamy informacyjne dziennikarstwo. Jest tak, że mamy pewne sztywne formuły. One się bardzo poszerzyły, bo kiedyś był jeden dziennik o 19.30, a dzisiaj mamy całodobowy dziennik, a na świecie się tyle nie dzieje, żeby warto było o tym mówić, a trzeba, bo to są pieniądze. Więc po pierwsze, fakty nie istnieją. I po trzecie istnieje ta internetowa nowa jakość, czyli mediów społecznych, w sumie najbardziej wolne oczywiście, z mediów tradycyjnych, jeśli mam wymieniać polskie tytuły, to jest jeden taki tytuł, to jest tygodnik Nie, który po prostu zależy wyłącznie od tego, ilu ludzi go kupi, bo reklamy wiatrówek i sztucznych penisów po prostu nie załatwiają biznesu, ale to daje niezwykłą wolność Urbanowi, tak, który wali gdzie chce. I w którą stronę chce. Żadna inna właściwie gazeta nie ma takiej wolności jak on. Tak? Natomiast... Nie zależy od reklam. Fakty, mity. I jeszcze ostatnią rzecz, co chciałem powiedzieć. No i moim zdaniem jednak też media, które nie polegają na tym, że się muszą sprzedać i mają podwały albo nadwały, no to są media nowego typu, czyli internetowe, które dzisiaj mają słabą siłę w Polsce, ale w innych krajach mają już sporą i to się będzie rozwijało. I tam mamy typ dziennikarstwa nowego, tekstów świetnych, często zresztą przewyższających jakością tak zwanych profesjonalnych dziennikarzy w uznanych mediach. I w tym sensie jakby tu widać światełko w tunelu, aczkolwiek no to będzie trudna droga. Jako, że internet tutaj się przewija cały czas i pojawia się ten wątek, ale też widzę, jak się wyrywają głosy z sali. Natomiast ja mam jeszcze właśnie pytanie odnośnie tego internetu do pana profesora jako politologa i teoretyka demokracji. Czy właśnie nadzieja w mediach społecznościowych, w nowym dziennikarstwie, w dziennikarstwie społecznym, czy internet jest, czy może być taką agorą, takim spełnieniem marzenia o demokracji idealnej, w której każdy jest równy, każdy ma równy głos? Czy to nie jest aby tak, jak tutaj wspomniany Bernard Poulle powiedział, że to jest jeszcze taki dziki zachód, ale on już niedługo zostanie skolonizowany? Ja w ogóle uważam, że projekt demokratyczny, ta idealna demokracja to jest utopia generalnie. My możemy sobie oczywiście konstruować takie czy inne wyobrażenie o tym, jak to ludzie powinni żyć ze sobą, jak powinni rozwiązywać swoje problemy. Ale w moim przekonaniu to pozostaje ciągle tylko w sferze właśnie wyobrażeń i projektów, które są zresztą historycznie zmienne. Czy internet zmienia rzeczy? Oczywiście, że zmienia.
zmienia rzeczywistość, natomiast ja nie jestem do końca przekonany, czy to jest załatwienie tych wszystkich problemów w komunikowaniu, które mamy dzisiaj, kiedy analizujemy tradycyjne media. Jedno jest pewne. Internet nie jest własnością, tak jak na przykład własnością są media berlusconiego, to jest dobry przykład, kiedy media posiada polityk. I one mogą załatwiać bardzo wiele rzeczy. Z tego punktu widzenia w Polsce my nie mamy takiej sytuacji, żeby polityk posiadał media, co rzecz jasna prowadzi na, znaczy nie oznacza to, że media są wolne, tylko że dyskusja o wolności mediów ma trochę taki akademicki charakter. Bo to jest tak jak dyskutowanie o tym, co to znaczy wolność w liberalizmie. Nie rozstrzygniemy tutaj tej kwestii. Oczywiście, że zawsze istnieje zależność od kogoś lub od czegoś. Natomiast to, co różni sytuację mediów w systemie demokratycznym od systemu jednolitego, jest to, że tych mediów jest wiele. I że my mamy możliwość wyboru informacji, komentarza, który akuratnie uważamy, że porusza kwestie dla nas ważne i porusza je w taki sposób, które nam odpowiadają. Podobnie jest z internetem, gdzie możemy sobie dokonać tego wyboru, nawiązać kontakty z tymi, którymi chcemy nawiązać, a odrzucić kontakty z tymi, którymi nie chcemy. Natomiast czy to oznacza zrealizowanie projektu demokratycznego, w którym wszyscy będą decydowali, osiągną jakieś porozumienie, które, na mocy którego moglibyśmy żyć razem szczęśliwie i wolnie od trosk, to jest moim zdaniem niemożliwe. I tutaj żadna rewolucja technologiczna nas dzisiaj przynajmniej w wyobrażalnej perspektywie do tego nie może. Czy pani uważa, że internet może zmienić ten język debaty publicznej? Chodzi mi tutaj o taką dwutorowość tego komunikatu, ponieważ telewizja utrudniała jednak tą komunikację w drugą stronę, a nowe technologie, Facebook, media społecznościowe jednak ułatwiają komunikację właśnie oddolną, do góry. Czy to zmieni język debaty publicznej? Ja myślę, że to, co się dzieje w internecie, zmienia rola internetu, zmienia również zachowanie polityków, dlatego że nagle uświadomili sobie, że to nie oni objaśniają rzeczywistość, ale ludzie są w stanie wymieniać się informacjami bez ich pośrednictwa, a co więcej mogą się w bardzo krótkim czasie skrzyknąć przeciwko, mogą się skrzyknąć dla jakiejś idei albo przeciwko. A w sierpniu było takie duże zgromadzenie europejskich politologów w Islandii, i wypowiadał się tam bardzo mądry prezydent Islandii, mądry dlatego, że też jest politologiem. Wszyscy politolodzy byli zachwyceni, powiedzieli, że każdy chciałby mieć takiego prezydenta. Tak? I właśnie on opowiadał o tym, że politycy, nie tylko islandzcy, on jakby lansował taką tezę, że Islandia jest takim laboratorium tego, co się dzieje na świecie. Można z nim dyskutować, ale mówił o tym, że teraz wszelkie demonstracje, które zbierają się w Islandii, to jest 300 tysięcy ludzi, jest dosyć prosto, żeby oni się skrzyknęli i właśnie oni organizują się między sobą za pośrednictwem internetu, a nie ma czegoś takiego jak liderzy, no tak, opinii, czy to politycy, czy innego typu na przykład liderzy organizacji pozarządowych. I to jest pewne nowum, z czym moim zdaniem politycy jeszcze sobie nie poradzili, nie tylko Polska, ale w ogóle europejscy na świecie. Mimo że politykom się wydaje, tak, i to zresztą nasi studenci na politologii analizują, coraz więcej pojawia się prac, w jaki sposób politycy używają internetu. Natomiast wydaje mi się, że właśnie politycy znowu podeszli do tego troszeczkę inaczej. W jaki sposób mogę użyć tego narzędzia, a nie w kategorii zmiany jakościowej, a wydaje mi się, że tak to trzeba rozpatrywać. Jeśli można. To znaczy tak, pierwsza rzecz, bo było pytanie o język. W moim przekonaniu internet jest to pewne zagrożenie dla jakości języka, bo ta anonimowość jest tutaj bardzo istotna, jednak w mediach tradycyjnych bierze się odpowiedzialność za słowo, tutaj można je zupełnie uniknąć. I spontaniczność. Druga rzecz natomiast, ja bym się też nie bardzo spodziewał tego, że internet przyniesie dzisiaj nam takie widoczne zyski co do samoorganizowania się społeczeństwa przeciw politykom. Bardzo ciekawa się pojawiła akcja przed wyborami 2011, skreślajmy jedynki. Ja przyznam szczerze, wiązałem duże nadzieje z tą akcją. Nic z tego nie wyszło. Nie ma żadnego skreślania jedynek. W Estonii, która przoduje w wykorzystaniu internetu w wyborach, 3% ludzi bierze
ten sposób. Więc to jeszcze trzeba być ostrożnym z tym optymizmem. Ja tylko szybko chciałem powiedzieć, że jednak jest zjawisko opisane, zresztą już wielokrotnie, pisała o nim też Naomi Klein, jakby tej nowej struktury politycznego działania, która się nazywa ruchem ruchów, który z założenia po pierwsze nie wyłania jednego lidera, który grupuje dziesiątki bardzo różnych form i społeczności, które na swoim poziomie, w swoim wymiarze, co jest realne, bo jakby wiemy, że demokratyczny projekt dla Polis był przeznaczony dla mniej więcej 5000 miasta i tam miał szansę się sprawdzić. Więc te grupy nie przekraczają często takich ludzi, ale udaje się, że między powiązaniem, przepływowi, przenikaniu się tych ludzi, że one próbują robić coś więcej, to już widać. Na takie grupy nie ma takiego prostego wpływu jak dotąd. To nie jest tak, że lider jednej partii zaprosi szefa drugiej partii albo rodzącego się ruchu, wie z kim pogadać, jak go postraszyć, jak go przekupić, jak go mieć. Tak? Więc nowe zjawisko się pojawia. W tym sensie internet jest, ono jest związane. Tak? To już nie chodzi o to, co po pierwsze, czy internet i ta forma kontaktu, czy ta potrzeba ludzi, tak, dogadywanie się na innych zasadach, na przykład konsensusu pełnego, albo nawet już nie głosowania, tak? Bo są takie grupy, jest ich coraz więcej. To są grupy aktywne w życiu politycznym, które wprowadzają nową jakość, o której my ciągle jeszcze, szczególnie w Polsce, mało wiemy. Bo to są rzeczy niezauważalne, bo tam dziennikarzy w tych grupach nie ma, oni nie potrzebują na przykład dziennikarzy, tak? Ja na przykład w lipcu była taka impreza w Warszawie, Mistrzostwa Świata Kurierów Rowerowych, którzy po prostu grupa pracujących kurierów na co dzień zorganizowała Mistrzostwo Świata, przyjęło 500 osób z całego świata, media dzwoniły do rzecznika, a rzecznik mówił, spadajcie, do niczego mi nie jesteście potrzebni, tak? A ja mówię, ale jak to, my jesteśmy z mediów. No i co z tego? A my jesteśmy kurierami rowerowymi. Do widzenia. Jest jakaś nowa opowieść. I teraz, czy kraj nasz jest gorszy przez to, że nie usłyszeliśmy w wielkich mediach o Mistrzostwach Świata Kurierów Rowerowych? Nie. Ale ta grupa, te kilkaset, kilka tysięcy osób wokół tego, no powiedziałbym, ma jakąś fajną przygodę ze sobą. Moim zdaniem takich przygód zaczyna się coraz więcej. Jest absolutnie nowa jakość, ona jest związana z netem. I być może wyczerpuje się ta formuła tego starego populizmu też, Marek, rozumiesz? Bo tutaj problem przywództwa jest zakwestionowany na przykład, tak? Słynne pojęcie lidera, za przeproszeniem, które jest kultowe w sieci biznesu, tutaj jest bezwartościowe dla coraz większej grupy ludzi. Obawiam się, że dopóki będą istnieć partie polityczne, a będą istnieć, dopóki będzie istnieć ta dopóki postać demokracji, to będzie problem populizmu politycznego, a nie oddolnego, takiego odgórnego. Ale ja się zgadzam z tobą, że to tworzy nową jakość, natomiast dwa niebezpieczeństwa. No, pierwsze jest takie, że łatwo się w takie internetowe zaangażowania w dać, ale też bardzo łatwo się z nich wypisać. To nic nie kosztuje. To są bardzo często ulotne, powierzchowne zaangażowania. To nie jest, to jeszcze nie jest taki sprawdzian obywatelski mocy i energii. A drugie niebezpieczeństwo to jest takie, to jest niebezpieczeństwo łatwiejszej separacji. Tak? Powstaje jakaś grupa kocham Janka, albo powstaje grupa kocham Donka, albo powstaje jeszcze 30 innych grup i każda z nich się wyodrębnia od siebie i żadnego kontaktu ze sobą. Tak? To jest bardzo niebezpieczne dla wspólnej sfery publicznej, że tak łatwo o takie separacje, gdzie różne grupy zaangażowane w ogóle nie mają ze sobą kontaktu, bo tworzą światy całkowicie odrębne i immunizowane na siebie. Ja bym chciała już zakończyć, chyba że są jeszcze jakieś głosy ad vocem polemiczne. Nie ma, dlatego chciałabym poprosić Państwa teraz o pytania, komentarze.